Dobry wieczór, mam nadzieję, że jesteście... Dziękuję, oczekiwałem takiej reakcji. Jest środek tygodnia, pogoda się robi coraz bardziej świąteczna, więc myślę, że wszyscy się cieszymy, że tutaj jesteśmy. W ogóle bardzo się cieszę, że Was widzę, bo to jest dla mnie zawsze wielkie szczęście, że mogę przyjść do wspólnoty i być tutaj z Wami. Dziś mamy temat, w tym tygodniu rozważaliśmy temat i dziś będziemy o nim mówić, o ożywianiu wiary. I w ogóle wydaje mi się, że to bardzo pięknie nas Pan Bóg prowadzi jako wspólnotę, że na ostatnim spotkaniu przed Bożym Narodzeniem mówimy o tym, o czym tak naprawdę w dużej mierze Boże Narodzenie jest, czyli o tym, że wiara staje się żywa, tak naprawdę, że wiara staje się życiem, że staje się osobą Jezusem Chrystusem. I chciałbym, żeby przez temat ożywiania wiary prowadziła nas postać Zacheusza. Po pierwsze dlatego, że czytamy o tej postaci na kartach Ewangelii, w Ewangelii świętego Łukasza w 19 rozdziale. Jeśli ktoś ma Pismo Święte, to już od razu polecam, żeby na tym 19 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza otworzyć, bo na tym tekście będziemy się opierać i można go śledzić. A jak powiedziałem, jest to 19 rozdział, a wiem, że niektóre osoby z nas mają takie piękne postanowienie adwentowe, że czytają Ewangelię świętego Łukasza w tym czasie. Dzisiaj był 18 rozdział, jutro wypada właśnie ten 19, więc dla Was gwiazdka przychodzi wcześniej, macie taki prezent i dzisiaj zrobimy 19 rozdział, więc jutro możecie sobie zrobić wolne, jak chcecie na przykład, ale nie musicie. Odczytamy na początku pierwszą część tej Ewangelii. Ja ją odczytam za chwilę. Bardzo zapraszam Cię do tego, żebyś wczuł się w postać Zacheusza. Żebyś może nawet za każdym razem, kiedy padnie jego imię albo kiedy Ewangelia odnosi się wprost do niego, żebyś w tym momencie usłyszał swoje imię, żebyś w głowie usłyszał zamiast imienia Zacheusza swoje imię, bo jestem pewien, że ta Ewangelia jest o nas wszystkich, że ta historia Zacheusza, historia jego wiary, jego ożywiania wiary, to jest historia każdego z nas. Z Ewangelii świętego Łukasza. Potem przybył do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, który był przełożonym celników, chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest. Nie mógł jednak z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na sykomorę, żeby go zobaczyć, gdyż tamtędy miał przechodzić. Na razie tu się zatrzymajmy. Spróbujmy zrozumieć, w jakim położeniu znajduje się Zacheusz. Kim on jest? Co to za osoba? W pierwszym zdaniu czytamy, że Jezus przybył do Jerycha. To jest miasto, w którym mieszka Zacheusz. Jerycho, w przeciwieństwie do Jerozolimy, to jest miasto, gdzie nie ma Boga. Miasto kompletnego odosobnienia. Ono nawet geograficznie leży w takim miejscu, że leży pomiędzy Morzem Martwym, a pomiędzy Górą Kuszenia Jezusa. To jest bardzo symboliczna wymowa tego miejsca. To jest miejsce w ogóle położone w depresji, pod poziomem morza, podobno nawet kilka kilometrów swego czasu. Z kolei archeolodzy, kiedy odkopali to miasto, kiedy odnaleźli mury tego miasta, okazało się, że było otoczone nie jednym, ale podwójnym murem. Jeden mur miał bodajże 9 metrów wysokości, 2 metry szerokości, drugi 4 metry wysokości. To jest miasto totalnego załamania, totalnej ciemności. Dzisiaj byśmy powiedzieli kraina śmierci. Miejsce, gdzie nie ma Boga. Miejsce jakiegoś takiego totalnego załamania, totalny dół. Jakieś takie miejsce, też miejsce w naszym życiu, jakaś taka przestrzeń naszego serca, gdzie my nie wpuszczamy Boga, gdzie Go po prostu nie ma. Gdzie od tego Boga odcinamy się w ogóle podwójnym murem. Nie jednym, ale podwójnym, żeby tam go nie było. I to jest miasto, w którym mieszka Zacheusz. Pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, który był przełożonym celników, chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest. W ogóle to sformułowanie pewien człowiek, to już nam sugeruje pewną interpretację, o tym mówiłem wcześniej, że pewien człowiek, każdy z nas. Pewien człowiek Przemek, pewien człowiek Maja. Był przełożonym celników. Nie dość, że był, on nawet nie tyle, że był samym celnikiem, czyli osobą, której nikt nie lubi, bo jest poborcą podatkowym, ktoś, kto zabiera podatki.
On był w ogóle najlepszy, w ogóle największy z celników, był ich przełożony, bo nie, czyli nie dość, że sam ściągał podatki od ludzi i gnębił, to jeszcze nadzorował, czy inni to robią to poprawnie. Do tego był bogaty. Jest to jakaś taka intuicja, że człowiekowi bogatemu jest ciężej wejść do nieba, no nie, że ciężej się zbliżyć do Boga. To jest jakiś taki balast, z którym w swoim życiu musiał Zacheusz się mierzyć. Z jednej strony miał bardzo ciężki zawód, ciężki w sensie, że był nielubiany, był niepopularny, bo podejrzewam, w społeczeństwie, jak on przechodził, to podejrzewam, że wszyscy milknęli, wytykali go palcami, kim on jest i w ogóle, żeby czasem się do nas nie zbliżył. Bo jakby poza towarzystwem, no nie, byśmy powiedzieli. A jednocześnie był bogaty, czyli no, z jednej strony jest to coś, do czego byśmy dążyli, bo jednak fajnie jest mieć stabilność finansową i tak dalej, ale jednocześnie jest to jakieś takie brzemię, które dodatkowo może nam utrudniać dostępność do Pana Boga. Jednocześnie czytamy, że chciał zobaczyć Jezusa. Bez względu na to, jaka była jego motywacja, dlaczego on chciał tego Jezusa zobaczyć, cieliło się w nim jednak jakieś przekonanie, że warto Jezusa poznać. Miał jakąś taką wewnętrzny taki motor do tego, żeby poznać Jezusa. Czytamy dalej. Nie mógł jednak z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Kolejna cecha, która mu utrudnia dostęp do Jezusa, tutaj wydawałoby się bardzo fizycznie, że był po prostu niski. Że jak stał cały tłum, który otaczał Jezusa, to on po prostu go nie widział. Po prostu nie był w stanie spojrzeć wyżej niż ten tłum. Ale myślę, że możemy tę cechę spokojnie przełożyć na wszystko inne, co mamy. Z jednej strony może to rzeczywiście jest cecha fizyczna, jakaś taka, która nam utrudnia dostęp do Boga. Nie wiem, na przykład ja jestem bardzo przystojnym mężczyzną, więc na przykład kręcą się wokół mnie różne dziewczyny i ciężko mi jest czasem na przykład, nie? A tak na serio? Może to są jakieś niekoniecznie cechy fizyczne, ale cechy charakteru, no nie? Na przykład ktoś jest bardzo uparty. Ktoś, komuś ciężko jest uznać Boga za Pana, że Pan ogłosić Pana Bogiem, Boga Panem swojego życia. Przepraszam. Bo jakby ma bardzo wysokie poczucie, nie wiem, odpowiedzialności za własne życie, bierze wszystko na swoje barki, no nie? Jednocześnie był jakiś tłum, który go od Boga gdzieś odwodzi, który go ogranicza. Ja w ogóle to sobie wyobrażam tę scenę w ten sposób. Dalej czytamy, że on pobiegł naprzód i wszedł na sykomorę, żeby go zobaczyć. Ja to sobie tak wyobrażam, że ten tłum, raz, że on był że ten tłum był wyższy od niego, że on był niższy, a dwa, wydaje mi się, że jak ten tłum zobaczył, że ten wyrzutek społeczeństwa, ten Zacheusz próbuje się gdzieś przebić, że oni stanęli murem, byli nawet gotowi złapać się, nie wiem, za łokcie pod ramiona, żeby go nie przepuścić po prostu, bo nie jest godzien. Wydaje mi się, że on nawet do tego stopnia mógł się czuć wyobcowany w tej grupie. On pobiegł naprzód, wszedł na sykomorę. W drugim tłumaczeniu nawet znajdziemy, że on wyprzedził cały tłum. Bardzo mnie zastanowił ten moment, że skoro on już pobiegł, skoro on ich wyprzedził, czy oni mu wtedy rzeczywiście Pana Boga, Pana Jezusa zasłaniali, skoro on był przed nimi? No niekoniecznie. Wydaje mi się, że on w tym momencie wchodzi na tą sykomorę. On wchodzi na to drzewo, bo się wstydzi. Bo on się nie czuje godny, żeby spotkać Pana Jezusa. Nie wiem jak wy, ale jak ja sobie pomyślę, jak byłem oczywiście dzieckiem, bo teraz już tego nie robię, i wchodziłem na drzewa, miałem takie dwie historie, które pamiętam bardzo wyraźnie, kiedy wchodziłem na taką wierzbę koło szkoły w Bielinach. Pierwsze to jest takie, że bawiliśmy się w chowanego. I to była idealna kryjówka, jak taki młody, czyli młody to taki Dawid, tylko brat Damiana, ale nieważne, w sumie to nieistotne. I on zawsze szukał, bo był najmłodszy i wyliczącego wrabialiśmy. I młody w ogóle on nie wpadł na to, bo że ktoś mógł wejść na drzewo, więc to była idealna kryjówka. A drugie, jak mieliśmy taką sąsiadkę w Bielinach, taką panią, i za naszym domem było jej pole ziemniaków i mieliśmy taką wyobraźnię, że wydawało nam się, że to pole ziemniaków wyglądało po prostu jak tor olimpijski do ścigania się, no nie? W sensie te tory były wytyczone jak na olimpiadzie. Idealne miejsce, żeby się ścigać. Więc my tam robiliśmy wyścigi. Jak ta sąsiadka wyszła, to tak na tym drzewie siedzieliśmy parę godzin potem, no nie? Żeby się schować. Wracając do Zacheusza. Jego imię ma dwa znaczenia. Jedno z nich, o drugim powiem później, ale to pierwsze. Zacheusz to jest wstydliwy. On się wstydził. I teraz mamy Zacheusza, który mieszka w Jerychu, w mieście totalnego wyobcowania, totalnej depresji, ciemności, krainy śmierci po prostu. Mamy Zacheusza niskiego, bogatego,
wyobcowanego, wyrzuconego przez społeczeństwo, nielubianego, który bardzo pragnie spotkać Jezusa. Ale się wstydzi, bo wie, że nie jest godny. Ten tłum jeszcze mu to wmawia. Że on jest chciwy, że on jest złym człowiekiem. On się czuje sam źle ze sobą. Więc on tak bardzo pragnie zobaczyć tego Jezusa, że chociaż wejdzie na to drzewo, po prostu żeby spojrzeć na Niego gdzieś tam z ukradku. Zawstydzony swoją małością. Takiego mamy Zacheusza przed sobą. I wydaje mi się, że to może być historia każdego z nas, że każdy z nas może mieć gdzieś taką przestrzeń w swoim życiu, że wydaje się, że nie jest godny z tego powodu Pana Boga. Że jakoś ta jego historia w ten sposób go kształtuje, że nie powinien, że Pan Bóg jest zbyt piękny, że jakby w obliczu Jego chwały my nie powinniśmy, nie jesteśmy godni, żeby stawać przed Nim, żeby się z Nim spotkać twarzą w twarz po prostu, tak jak tutaj Zacheusz mógł się spotkać na ulicy. I tak sykomora, to drzewo, to tak naprawdę jest piękny symbol Jego wiary. To jest jakaś taka wypadkowa całej Jego historii, tego gdzie mieszkał, tego kim jest, jaką miał pracę, jakie miał cechy charakteru. On po prostu, żeby spotkać się z Jezusem, żeby jakkolwiek doświadczyć Jego obecności, on wchodzi na to drzewo, no nie? Że ta sykomora po prostu staje się jakimś takim symbolem jego tej nieudolnej wiary. Tej wiary, która jest podszyta lękiem, podszyta samotnością, podszyta jakimś tym załamaniem, trudnym życiem. Jak już jesteśmy w tym obrazie Zacheusza, który pewnego człowieka, który mógłby być każdym z nas, który każdy z nas mógłby być, przychodzi Jezus. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do Niego: Zacheuszu, zejdź. Pospiesz się, bo dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zszedł więc szybko i przyjął Go z radością, a wszyscy widząc to szemrali. Poszedł w gościnę do grzesznika. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Wtedy Jezus powiedział do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł przecież szukać i zbawić to, co zginęło. Przeanalizujmy, co się tutaj wydarzyło dalej z Zacheuszem. Czytamy, że Jezus przyszedł na to miejsce, na to miejsce właśnie, no nie? Czyli Zacheusz na drzewie z całym tym swoim bagażem. Do tego przychodzi Jezus Chrystus. Patrzy na Niego w górę. W ogóle wyobraźcie sobie scenę, jest tłum ludzi, jest jakaś sykomora, tych drzew tam przecież było mnóstwo. Jezus tego Zacheusza, tego niskiego, mówię, małego człowieczka schowanego na drzewie, on go zauważa. Jaki to jest w ogóle piękny obraz. I mówi do niego: Zacheuszu, zejdź. Pospiesz się, bo dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Jaka to jest dla nas wskazówka? W kontekście ożywiania wiary, w kontekście właśnie wychodzenia z jakiejś takiej, z takiego nieżycia, z takiej śmierci naszej wiary. Zacheuszu, zejdź. Tutaj pojawia się drugie znaczenie tego imienia. Jedno to jest wstydliwy, a drugi to jest czysty, nieskazitelny. Czy Zacheusz był czysty i nieskazitelny? No chyba nie. Wiem, że był przełożonym celników. W całym tym zdaniu, w całej tej wypowiedzi Jezusa, ja to rozumiem jako pewne zadanie. Raz, że Jezus widział Zacheusza jako osobę czystą, nieskazitelną. A jednocześnie wydaje mu pewne polecenie. Zacheuszu, inaczej bądź czysty, bądź nieskazitelny. Stań w prawdzie, Zacheuszu. Zejdź. Zejdź z tego drzewa. Zejdź z tego drzewa, które jest jakąś próbą ucieczki przed swoimi problemami, przed swoim lękiem, przed prawdą o sobie. W ogóle wykonaj jakiś ruch, jakąś akcję, bo tkwisz w martwym punkcie, Zacheuszu. Pospiesz się, bo dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Jezus mówi do Zacheusza, że on chce być w jego domu. Dom Zacheusza to niekoniecznie jest jego posiadłość. Dom Zacheusza to jest jego serce. Jego serce, które jest wypełnione lękiem, wypełnione
tymi wszystkimi trudnymi doświadczeniami, o których mówiliśmy wcześniej. I do tego serca chce dziś, w tym momencie przychodzić Jezus Chrystus. To nie mówi: Zacheuszu, pójdź do domu, posprzątaj trochę, zrób kolację, jak już będzie gotowe, puść mi sygnałka, to tam przyjdę do ciebie, zjemy kolację, przenocuję u ciebie, bo muszę iść dalej do Jerozolimy. Jezus mówi: nie. Schodź z tego drzewa, bo w ogóle robisz sobie pajaca trochę, a mu dajesz i się chowasz. I w ogóle szybko, w tym momencie musisz podjąć decyzję. Ja chcę być z tobą, w twoim domu, w tym twoim bagnie, w tym twoim Jerychu. Dziś, koniecznie dzisiaj, od razu, tylko musisz się pospieszyć, musisz wykonać jakąś akcję. Ja się resztą zajmę, tylko po prostu zejdź z tego drzewa. Stań w prawdzie o sobie. Miej odwagę zejść z tego lęku, miej odwagę stanąć w prawdzie o sobie. I co się dzieje dalej? Zszedł więc szybko i przyjął go z radością. Zdaje się, że Zacheusz tylko tego potrzebował. W obliczu zachęty, zaproszenia od Jezusa. On tak bardzo pragnął Jego obecności, że gdy tylko zobaczył, że ten go dostrzegł, że on powiedział do Niego jedno zdanie, on natychmiast schodzi z tego drzewa. Mimo, że tam jest tłum ludzi, którzy Go nienawidzą, on automatycznie idzie do Jezusa. Potem wszyscy szemrają, wszyscy widząc to szemrali. Poszedł w gościnę do grzesznika. Zacheusz stanął i powiedział do Pana: Panie, połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Tu się dzieje coś takiego, co potocznie byśmy nazwali, że ktoś zrobił krok do przodu i dwa kroki wstecz. Ten tłum, te demony przeszłości, moglibyśmy powiedzieć, one w tym momencie do Zacheusza wracają. Jemu się wydaje, że pojawiają się pewne wątpliwości. Zszedł z drzewa, podjął to ryzyko i zobaczył, co się dzieje dookoła. Stanął wobec tego tłumu przy Jezusie, ale jednak w prawdzie o sobie. On wie, że robił w życiu źle. To zaczyna go trochę przygniatać. I znowu próbuje wszystko układać po swojemu. On mówi, że teraz wszystko będzie oddawał, wynagradzał. Teraz się stanie dobrym człowiekiem, bo będzie wynagradzał to, co kiedy będzie wyrównywał rachunki, byśmy powiedzieli. Wtedy Jezus powiedział do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama. Zwróćcie uwagę, że Jezus w ogóle nie odnosi się do tych słów Zacheusza. On nie mówi, że tak, Zacheuszu, złapałeś, o co mi chodzi, teraz już będziesz dobry i wszystko będzie ok, oddasz te pieniążki, co tam może nieczysto zarobiłeś i ogólnie już będzie wszystko ok. Jezus w ogóle się do tej kwestii nie odnosi. Co mówi Jezus? Zbawienie stało się udziałem tego domu, tego serca Zacheusza. Ono zostaje zbawione, gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama. Nie dlatego, że coś dobrego zrobił. Nie dlatego, że podjął jakieś postanowienie, że sobie czegoś odmówił, że zrezygnował z pracy. Źródłem zbawienia jest Jezus Chrystus. On mu przypomina, że on jest potomkiem Abrahama. On pochodzi z ludu wybranego. Ten Zacheusz, ten połamany, ten zły, ten beznadziejny, tak jak ja i ty ze swoimi słabościami. On jest synem Boga, on jest umiłowanym synem, umiłowanym dzieckiem Pana Boga. I dlatego jest zbawiony. Pan Jezus w tej Ewangelii uczy nas, że po pierwsze podstawową trudnością, podstawowym takim błędem w naszej wierze jest to, że w momencie, kiedy coś nam nie wychodzi, że w momencie, kiedy jesteśmy w czymś słabi, kiedy sobie z czymś nie radzimy, kiedy uciekamy na drzewo, kiedy wchodzimy na sykomorę, że próbujemy gdzieś to maskować, że gdzieś spychamy to na drugi tor, że udajemy, że wszystko jest okej. Jest w ogóle taki piękny też obraz, piękna metafora, jeszcze jedna związana z tą sykomorą. Jak wiecie, sykomora to jest odmiana drzewa figowego, czyli najbardziej popularnego drzewa owocowego wtedy w tamtym miejscu. Natomiast ona nie dawała dobrych owoców, jej owoce nie nadawały się do spożycia z tej sykomory, w przeciwieństwie do figi. Natomiast starożytni znaleźli jeden sposób, jak zrobić, żeby owoce sykomory stały się jadalne. W odpowiednim momencie, kiedy te owoce dojrzewały, trzeba było je naciąć, żeby ten sok trochę skapał,
Wtedy jakieś zachodziły dodatkowe procesy fermentacyjne i ten owoc może nie był idealny jak figa, ale nadawał się do spożycia, mógł być pożywieniem. I to mniej więcej dzieje się właśnie tutaj w historii Zacheusza, że jak on siedzi na tej sykomorze, gdzieś tam schowany przed swoimi lękami, z całym tym swoim bagażem doświadczeń, Jezus przychodzi i jednym prostym, konkretnym cięciem nacina, żeby trochę tego soku wykapało, żeby ten owoc stał się jadalny. I myślę, że często to może dziać się w naszym życiu, w moim dzieje się bardzo często, że gdzieś próbuję stawać jakiś taki silny, jakiś taki napięty, mężny, jak ten pełny, taki dojrzewający owoc. W przekonaniu, że jakby moje słabości, jakoś sobie tam z nim poradzę, jakoś sobie je poukładam i w ogóle wierzę, to one mi może trochę przeszkadzają, a ogólnie nie są mi do niczego potrzebne. A Jezus mówi, że nie, że musisz stanąć w prawdzie, że musisz się z nimi nawet nie tyle zmierzyć, że musisz po prostu zejść z tego drzewa i te słabości, to wszystko, co jest trudne w twoim życiu, po prostu zejść z drzewa i przyjść do Jezusa. Przyjść tym do Jezusa, złożyć u Niego. Że w ogóle Jemu to jest potrzebne. Że Jemu to w ogóle jest niezbędne do tego, żeby twoja wiara została ożywiona. Też równie dobrze Jezus mógłby powiedzieć do tego Zacheusza, że ja zostanę w twoim domu na noc, dzisiaj ty sobie siedź na tym drzewie, no nie? No ale nie. Zejdź z tego drzewa, Zacheuszu. Odważ się stanąć w prawdzie o sobie. Inaczej ja nie mogę ożywić twojej wiary w ogóle. Ja potrzebuję tej twojej decyzji, żebyś ty zobaczył. Żebyś ty się zmierzył ze swoim tłumem. A druga rzecz, drugi problem Zacheusza, drugi problem każdego z nas w wierze jest taki, że w momencie nawet jak już staniemy w prawdzie o samym sobie, że my próbujemy swoją wiarę, swoją relację z Panem Bogiem układać według własnego pomysłu. I to jest w ogóle prawdziwy dramat. Że my jakby próbujemy swoją wiarę ułożyć według jakiegoś takiego naszego wyobrażenia na temat Pana Boga. Że nam się wydaje, że mamy taką moc, że jesteśmy w stanie w ogóle swoją mocą w Pana Boga uwierzyć, ale nie. Wiara jest darem od Pana Boga. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie uwierzyć. Jesteśmy w stanie wierzyć dlatego, że Syn Człowieczy jest, że Zacheusz, czyli każdy z nas, jest synem Abrahama. Jesteśmy dziećmi Boga. I ta łaska jest od Niego. W ostatnim zdaniu tej Ewangelii czytamy, że Syn Człowieczy przyszedł przecież szukać i zbawić to, co zginęło. To jest piękny obraz Jezusa pasterza, który idzie za tą biedną, zagubioną owieczką. Przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Raz, że szuka, tak jak tego Zacheusza schowanego na sykomorze. A dwa, że zbawia, bo wie, że tam czeka na niego śmierć. Że tam, w momencie, kiedy on siedzi na tym drzewie, na sykomorze, że jego wiara nie jest żywa. Jego wiara nie przynosi owoców, tak jak to drzewo. Że jego wiara jest jakąś, tylko jego wyobrażeniem, jakąś iluzją. Że on, Pana Boga, że on Jezusa jest w stanie spotkać tylko w swoim domu, tylko w tym Jerychu, tylko w tych trudnościach. Że tylko oddając je Jezusowi, tylko schodząc z drzewa, stając obok Jezusa, mierząc się z tym tłumem, będąc Jego Synem, odnajdując się jako Jego Syn, jest w stanie przyjąć zbawienie, przyjąć łaskę wiary od Jezusa Chrystusa. I to jest w ogóle piękne doświadczenie, którym Pan Jezus zawsze doświadcza mnie za każdym razem, kiedy mam przyjąć jakąś posługę, kiedy przyjmuję jakąś posługę we wspólnocie, że w momencie, kiedy mam powiedzieć jakąś konferencję, to On mnie doświadcza w taki sposób, że miał o czym powiedzieć, że On mnie że On nie dość, że mnie powołuje, to mnie dodatkowo do tego wyposaża. Łaska ożywienia wiary jest bardzo pięknym darem. Jest najpiękniejszym darem, który od Pana Boga można otrzymać. Tylko wiąże się z tym, że żeby wiara mogła na nowo odżyć, to musi trochę umrzeć, no nie? Jakby nie ma ożywienia bez śmierci, no nie? I to rzeczywiście jest takie doświadczenie, które ja ostatnio przeżyłem. No tak jak wiecie, bo ciągle o tym gadamy, że nam się urodziła to nasza Anielka kochana i to jest w ogóle największy dar od Pana Boga. Tylko, że jakby w związku z tym, że
No, moja doba wygląda trochę inaczej niż wyglądała wcześniej, no nie? Jakby to jest oczywiste. W związku z tym też mój taki plan dnia, moje bycie z Panem Bogiem też wygląda trochę inaczej. Jakby trochę się na to nie przygotowałem, szczerze mówiąc, bo ja wcześniej w formacji zawsze z reguły przewidziałem czas na koniec dnia, bo wtedy miałem spokój, mogłem trochę odetchnąć, siąść z Panem Bogiem na spokojnie, no nie? Teraz w sumie nie do końca wiem, o której godzinie się kładę spać, więc jakby ciężko mi jest to jednoznacznie w trakcie doby zaplanować. I tak z czasem, gdzieś przez to, że te rzeczy jakby nie były tak poukładane w moim życiu, gdzieś powoli ta relacja z Panem Bogiem może nie tyle zamierała, co jakby robiła się coraz bardziej chłodna, no nie? Z jednej strony taka jest też dynamika rozwoju duchowego i tę świadomość też warto mieć, że taki czas też jest łaską od Pana Boga i że jest potrzebny do tego, żeby doświadczyć tego ożywienia. I to ożywienie też przyszło. Tą Ewangelię, historię Zacheusza, Kościół przeżywał 3 listopada, zaraz po święcie zmarłych. Ja wtedy poszedłem na Eucharystię u nas w parafii. Nie ukrywam, po 2 niedzielach, kiedy na mszy nie byłem, bo jakby tak się poukładały te niedziele, że Aniela nie puściła wtedy do kościoła. Jakby, no oczywiście użartem, bo jakby ja ten dzień źle zaplanowałem. I ta historia, usłyszałem ją i tydzień, 2 tygodnie wcześniej dowiedziałem się, że mam mówić konferencję o ożywianiu wiary. I wróciłem do domu i Pan Jezus z Duchem Świętym siedli ze mną jeszcze z tą Ewangelią z domu i mi tą konferencję całą powiedzieli. To było jakieś takie piękne doświadczenie ożywienia wiary. I to, co ja zrobiłem wtedy, kiedy zobaczyłem, że w ogóle najważniejsze, co sobie uświadomić, że moja wiara staje się trochę słabsza, no nie? Bo to nie jest takie oczywiste, żeby to zobaczyć, zwłaszcza w pędzie życia. I w momencie, jak sobie człowiek to uświadomi, nie miałem tą łaskę, że Pan Bóg jakby bardzo mocno mi o tym wprost w Ewangelii pokazał, że trzeba wracać do jakichś takich podstaw, że prosić Pana Boga, że w momencie, kiedy przykładowo miałem problem z tym, żeby się gdzieś rano pomodlić, też znaleźć czas, bo byłem mega zaspany, żeby chociaż znaleźć chwilę i jak nie wiesz jak, to po prostu modlić się takimi słowami. Ja się modliłem, że Panie Jezu, nie wiem co wam mówić, módl się za mnie. 5 minut ciszy i on mówił, no nie? Prosić, dawać mu tą przestrzeń, nie według swojego pomysłu. Jestem człowiekiem, który bardzo by chciał wszystko użyć po swojemu, jakoś tak, wiesz, staram się brać życie tak, jak byka za rogi się brał, mi tak tata zawsze uczył. Jak gdzieś mi to zostało, że muszę brać odpowiedzialność za wiele rzeczy i też za swoją wiarę i tak chcę mieć wszystko poukładane. Ale najpiękniejsze modlitwo, jaką ja teraz doświadczam, to jak właśnie staję taki zmęczony i mówię, że Panie Boże, jestem taki beznadziejny, nie wiem, co mam mówić w ogóle. I on właśnie przychodzi z taką Ewangelią. I on mi mówi bardzo pięknymi słowami, pokazuje. W ogóle tego 3 listopada, a może jeszcze jedno zanim o tym 3 listopada, to będzie na koniec. Właśnie wtedy w listopadzie ta konferencja mi się mniej więcej ułożyła w głowie. I jakby tą historię Zacheusza, którą teraz usłyszeliście, to doświadczenie jego ożywianie wiary, mi wtedy wierzę, że Pan Jezus opowiedział. Ja dopiero po jakimś czasie siadłem do formacji, no bo teraz się dopiero formowaliśmy podręcznikiem. Nie wiem jak wy, ale ja tą całą formację przeżywałem właśnie w takim kluczu. Może dlatego, że tą Ewangelię, nie wiem jakie jest wasze doświadczenie, ale że właśnie Pan Jezus w temacie ożywiania wiary zaprasza do tego, żeby stawać w prawdzie o samym sobie. Żeby stawać w absolutnej szczerości przed Nim. Ze swoimi słabościami. Przychodzić do Niego i prosić o tę łaskę, żeby On właśnie w tych słabościach, żeby On je wykorzystywał do tego, żeby wierzyć. Żeby wlewać życie. I właśnie tego 3 listopada w liturgii było też czytanie z Księgi Mądrości z 11 rozdziału. Przeczytam tylko fragment. Od 20 to jest 3 wersetu z Księgi Mądrości. Nad wszystkimi się litujesz, bo dla Ciebie wszystko jest możliwe. Nie skupiasz wzroku na ich grzechach, by dać im możliwość nawrócenia. Kochasz wszystko, co istnieje, nie brzydzisz się żadnym swoim dziełem, bo gdybyś miał nienawidzić którejś z nich, to byś go nie stworzył. Czy mogłoby coś trwać, gdybyś tego nie chciał? Jakżeby coś się stało, gdybyś wciąż tego nie wzywał do istnienia? Troszczysz się o wszystko, gdyż wszystko należy do Ciebie, Władco, Przyjacielu życia. W tym czytaniu Jezus przychodzi jako Bóg, jest objawiony jako przyjaciel życia. Jako ten, który chce ożywiać.
Ten, który widzi Twoje słabości, jak tu jest napisane, nie dość, że się lituje, ale też kocha, nie brzydzi się żadnym swoim stworzeniem. On widzi Twoją słabość i on wie, że po prostu no, taki jesteś, człowieku. Masz swoje wady, masz swoje słabości, może Ci brakuje wytrwałości, może masz taką historię życia, która Ci utrudnia to spotkanie z Bogiem, ale to nieważne. On jest przyjacielem życia, on pragnie, żeby Twoja wiara była żywa. Jakby tego nie chciał, to by nie pozwolił, żeby to trwało, jak czytamy tutaj. Zaraz staniemy do modlitwy. Chciałbym, żebyśmy na początku trwali w ciszy. Żebyśmy w sercu zastanowili się, przyjęli tą łaskę od Pana Boga, wsłuchali się w Jego głos. Prosili, żeby pokazał nam te przestrzenie naszego życia, gdzie właśnie potrzebujemy tego ożywienia. To Jerycho naszego serca, tą sykomorę naszej wiary. To, co nas od Niego odciąga, to, co nam utrudnia spotkanie z Nim w pełni, to, żeby nasza wiara była żywa, żeby wydawała smaczne owoce. Stajemy na tydzień przed Bożym Narodzeniem, przed świętem, które jest festiwalem życia. Pan Jezus przychodzi jako życie. Pan Jezus pokazuje nam, że w życiu jest moc, że On jest dawcą tej żywej wiary. Prośmy, niech na tej modlitwie w ciszy pokaże nam to Jerycho, które chcemy, żeby w tym czasie ono żywił. Tą jakąś trudność, to może relacje, może jakąś słabość, może cecha charakteru, może jakąś historię z naszego życia, która nam jeszcze gdzieś blokuje dostęp do Jego wiary, z którą wchodzimy na drzewo, z którą chowamy się przed ludźmi, przed samym sobą, w której czujemy się mali i niedoskonali.